Chciałbym zapytać, ale być może nie trzeba pytać. Czy ten, który tak dużo mówi o solidarności z nauczycielami, zrobił choćby część tego, co w ciągu 2 lat udało się wspólnie z nauczycielami wypracować? Chciałbym zapytać naszych oponentów i konkurentów, czy mieli odwagę, żeby podejmować takie decyzje, jak wyjście polskiego wojska z Iraku, czy zakończenie tego XIX-wiecznego, jeszcze z czasów zaborów, dość nieludzkiego poboru powszechnego, które z naszej armii nie czyniło nowoczesnej armii, tylko udrękę dla młodego pokolenia. Czy wtedy byli ci, gdzie byli ci ludzie, żeby pomóc nam w tych zadaniach? O wiele trudniej zrobić coś dla ludzi. Naprawdę to nie jest łatwe. O ile łatwiej jest o tym opowiadać w czasie kampanii wyborczej. Proszę wszystkich Polaków, żeby zastanowili się nad jedną regułą. Wydaje mi się, że ta reguła dotyczy nas wszystkich. Otóż polityka trudno poznać tak naprawdę po tym, jak prowadzi kampanię. Polityka można poznać po tym, jak sprawuje władzę. Pamiętajcie polityków Bronisława Komorowskiego, Donalda Tuska, Jarosława Kaczyńskiego, nie po ulotkach i plakatach, tylko po tym, co robili, kiedy mieli szansę sprawować władzę. I chcę powiedzieć, że kiedy Jarosław Kaczyński był premierem, to słowo wspólnota i solidarność, te słowa stały się już zupełnie pustymi hasłami. Chcę powiedzieć, że dzisiaj ten polityk znowu, mimo wielkich wysiłków sztabu, makijażystów, garderobianych, ten polityk dzisiaj i tak nie wytrzymuje i chce Polskę dzielić. Tutaj widzę ludzi z całej Polski. To ja chcę was spytać, czy słyszeliście wczoraj, bodajże czy przedwczoraj, kiedy Jarosław Kaczyński powiedział słowa znamienne. Pytany o to, jak ocenia tę Polskę, gdzie wygrywał w pierwszej turze Bronisław Komorowski. Jarosław Kaczyński powiedział coś, co często powtarza. Że to jest taka Polska, taka niezintegrowana. To znaczy taka, co nie jest wspólnotą. Jak powiedział, że to jest taka Polska trochę nowsza. Taka może nie od zawsze. To ja chcę powiedzieć mieszkańcom Warmii i Mazur, Krakowa, Pomorza, Warszawy, Śląska, Wielkopolski, Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Też Ustrzyk Dolnych, Tarnobrzegu i setek gmin, wsi i miast, że jesteście naprawdę prawdziwymi Polakami, że jesteście prawdziwą polską wspólnotą i że możemy razem zrobić coś takiego, że prezydentem Polski nie będzie człowiek, który będzie w swojej manii wielkości decydował, ty jesteś postkomunistą, ty byłeś wczoraj, a ty będziesz jutro. Ty jesteś prawdziwym Polakiem, ty półprawdziwym Polakiem. I nie będzie, mam nadzieję, prezydentem ktoś, kto przymilając się do innych miejsc w Polsce, mówi o tych miejscach, jesteście zacofani, jesteście biedni. Tak jakby czerpał siłę z biedy, tak jakby czerpał siłę z zacofania. Chcemy, aby każdy w Polsce żył w dobrobycie na tyle, na ile dzisiaj Polskę stać. Po to, żeby dzisiaj owoce pracy Polaków były dzielone równo. Polityk, a szczególnie ten ubiegający się o stanowisko prezydenta, nie może dzielić Polaków na gorszych i lepszych. Dziękuję Bronkowi Komorowskiemu, że nigdy w całym swoim życiu politycznym nigdy nie uległ tej ponurej pokusie dzielenia ludzi i Polaków na gorszych i lepszych. To jest, drogi Bronku, twój największy atut. Korzystaj z tego. Ludzie naprawdę ciebie z tego znają. I kiedy mówię, że
Polityka poznaje się po tym, jak rządzi, a nie wtedy, kiedy o władzę się ubiega. To też przypomnijcie sobie Jarosława Kaczyńskiego, kiedy rządził, i porównajcie go dzisiaj z tą postacią zmienną każdego dnia. Powiedziałem publicznie, że mam wrażenie, że nie hasło Polska jest najważniejsza tak naprawdę przyświeca konkurentowi Bronisława Komorowskiego, tylko hasło to głęboko ukryte: władza jest najważniejsza. Ile rządzy władzy trzeba mieć w swoim sercu, żeby tak się zmienić i zmieniać każdego dnia, także nie możemy już nadążyć za kolejnymi formami i kolejnymi wersjami Jarosława Kaczyńskiego. Pomyślcie, ile musiał wysiłku włożyć w to, żeby skłonić swoich sztabowców do powiedzenia, że Tusk jest mężem stanu. Wyobrażacie sobie, ile go to kosztowało?